Co jest takiego inspirującego w kobietach, że robi pan o nich film? Ojej, kobiety, znaczy dla mnie kobiety przede wszystkim są dużo bardziej ciekawe jakby w samej w swojej formie, prawda, bo to są dodatkowo kostiumy, to są fryzury, to jest to wszystko, co się wokół nich dzieje i tak by samo to mnie bardzo, że tak powiem, w nich inspiruje. Inspiruje mnie w nich też tak samo jakby inny rodzaj wrażliwości, inny rodzaj przestrzeni, którą wytwarzają wokół siebie, kontaktów z ludźmi i tak dalej. To wszystko jest naprawdę niesamowite, a czego czasami brakuje u mężczyznom. Także u mnie mężczyźni zawsze są dodatkiem. Dlaczego mnie tak dręczysz? To już trwa zbyt wiele lat. Ja tylko chcę, żeby było sprawiedliwie. I przestań się tak piętrzyć, bo nic a nic nie jesteś podobna do tej Polinek. Żeby zagrać rolę dużą, czy w ogóle w tych czasach, to się nikt nie pokusi o to, żeby taką rolę napisać w tak zwanym tym głównym nurcie, tylko że aktorki tej klasy, co Anna Seniuk, Zosia Czerwińska, czy moja skromna osoba, gramy w produkcjach za jak gdyby trochę drugiego obiegu. Jego najlepszego z okazji urodzin! O, jakie ładne, sam pan narysowałeś? Nie, na pewno sam narysował. Jednym słowem, jakbyś ocenił film? Wyjątkowo, pani Anna Seniuk. Bardzo zabawny. Wymęczony. Taki komiczny. Świetny. Dobrze wyreżyserowany. Wzruszający. Fajny. Naprawdę piękny, prawdziwy. Niesamowity. To trzeba zobaczyć. Jaka jest zmiana tej perspektywy z aktorki na już twórcę, reżyserkę? Zawód aktora stał się takim zawodem w Polsce traszowym, czyli takim śmieciowym. I oczywiście zdarzają się wyjątkowe sytuacje, wyjątkowe teatry, wyjątkowe filmy, ale jest ich tak strasznie mało, że właściwie zawód przestał być interesujący, jest tylko sposobem zarabiania pieniędzy. Natomiast reżyserowanie czy pisanie jest radością samą w sobie. Nie jestem zdenerwowana. Mamo, on śpi. Było też kilka takich krótkometrażówek, które rzeczywiście pokazują charakterność twórczyń, to, że mają na siebie swój pomysł, to, że w jakiś sposób chcą robić charakterystyczne kino i to jest bardzo dobry trop. Większa obecność kobiet w filmie nie dziwi, pewnie dlatego, że ja studiowałem malarstwo i grafikę w latach 80. i właściwie mieliśmy tyle samo kolegów, co koleżanek. Więc obecność kobiet w takiej sferze tworzenia była dla mnie czymś zjawiskiem naturalnym. Że to teraz dociera do kina, no dlatego, że się cywilizujemy. Alex, I've got the new data. And you want me to put it in now, please? Great. Thank you, thanks. Jednym słowem, jakbyś ocenił film? Jedno słowo, dobry film. Aktualny. Poruszający problem. Bez puenty. Dosyć dobry. Muszę pomyśleć. Zaskakujący. Fantastyczne, bardzo dobre kino. Nie podobał mi się. Przejmujący, poruszający. Widzę, że jest bardzo dużo kobiet, młodych kobiet wchodzi z fajnymi pomysłami, z duszą fajną i bardzo sprawnych technicznie. Także myślę, że to jest przyszłość kina i fajnie. Niech kobiety robią filmy, niech robią dobre filmy. Jak wybiera pan kobiety, które pan sfotografuje? Nie wybieram zupełnie. To są zazwyczaj zdjęcia takie, powiedzmy, nie wiem, czy można takie nazwać, dokumentalne. To są przypadkowe fotografie. Nie. Proszę. Nie. Tylko chwilę.
Nie. Jeśli teraz się ubierzesz, to ci nie zapłacę. Jednym słowem, jakbyś ocenił film? Był męczący. Dziwny. Nietypowy. Przygnębiający. Niezrozumiały. Wstrząsający. Zaskakujący. Ciekawy. Specyficzny bardzo. Słaby na serio. Nie do wiary. Chujowy. Fantastyczny. Broni prawdziwego chrześcijaństwa, który próbuje pokazać. Zobaczcie, co się dzieje, te absurdalne plakaty, te, które są w filmie, transparenty, te hasła. To jest nasza Polska, to jest nasza rzeczywistość, tak mi się wydaje. My chcieliśmy pokazać to jakby przewrotnie, tak? I w żadnym wypadku tutaj krzyż nie został obrażony. Jakby zachowania, takie płytkie zachowania ludzkie pokazujemy.